Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania drugiego tygodnia sezonu 7. Gdzie znaleźć fortepiany oraz parkiet do pojedynku tanecznego w opuszczonej willi. Zanim zaczniemy, to dam wam znać, że zostały jeszcze tylko 3 dni do zakończenia konkursu świątecznego organizowanego przez naszą ekipę youtuberów i HyperX. Do wygrania jest cały zestaw gamingowy o wartości przekraczającej 5000 zł oraz kilka bonów do RTV Euro EGD, a więc jest o co brać udział. A aby to zrobić, wystarczy wejść do linka w opisie i tam dodać swoje zgłoszenia. Im więcej punktów zbierzecie, tym większą macie szansę na wygraną. Powodzenia! Poza tym, chciałem was ostrzec, żebyście nie wychodzili przez menu po wykonaniu wyzwań, bo w takim przypadku wyzwania wam się nie zaliczą, więc musicie albo wygrać gierkę, albo dać się zestrzelić, lub zaliczyć twarde lądowanie. A zaczniemy od 3 darmowych wyzwań, które każdy, nawet bez karnetu bojowego, może je wykonać. Pierwszy z nich zlecam otworzyć skrzynkę w 7 różnych nazwanych miejscach. Jest to banalnie proste zadanie. Skrzynki najczęściej znajdziecie pod dechami domków, a czasami nawet w piwnicach czy małych chatkach. Aby nie ryzykować, starajcie się lądować tam, gdzie nikogo nie ma, albo nawet nie podejmujcie walki na zbieraki, a wyścig pod skrzynkę. Pamiętajcie też, że miejscówka, na której otwarcie skrzynkę, musi być nazwana, czyli na przykład słone strzechy, czy wykrzywione wieże. I tak w 7 różnych miejscówkach po jednej skrzynce. Następne wyzwanie polega na wyeliminowaniu wrogów z 5 różnych rodzajów broni. W Fortnite Battle Royale nasze oręże dzielimy na głównie zbieraki, snajperki, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny stormowe, granaty, resztę broni wybuchowych i strzelby. Mogłem coś ominąć, ale tyle na pewno wam wystarczy wiedzieć, aby wykonać to wyzwanie. Musimy zdobyć po jednej eliminacji dowolną bronią z 5 różnych kategorii. Strzelby czy karabiny stormowe powinny zostać zaliczone bez problemu. Reszta jednak zależy od tego, jaki zwyczaj nosicie ekwipunek albo od RNG. Trzecie i ostatnie z tych darmowych wyzwanie rozkazuje nam zdobyć eliminację w Błotnym Brzegu lub Zgubnych Ziemiach. Słowo lub daje nam trochę swobody, ponieważ możemy zdobyć 2 eliminacje na Zgubnych i w następnej gierce dokończyć nasze wyzwanie w Błotnym Brzegu, a przy okazji wykonać część pierwszego wyzwania tego tygodnia. By the way, jeśli chcielibyście mnie weszły z wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli użylibyście mojego kodu weszli twórcę w sklepie Fortnite, czyli Ernest. Dzięki! A przychodząc do wyzwań z płatnego karnetu bojowego, to pierwszy z nich jest podzielony na etapy i niestety na ten moment znamy tylko ten pierwszy. A polega on na odwiedzeniu Błotnego Brzegu i Przyjemnego Parku w jednym meczu. I tutaj mam dla was protipa powiązanego z 3 wyzwaniami naraz. Najpierw polecam wam polecieć na Błotny Brzeg, otworzyć tam skrzynkę i później udać się na Przyjemny Park. A stamtąd podejdźcie na dokładnie tą górkę, ponieważ tutaj czeka na was fortepian potrzebny do wykonania następnego wyzwania, które brzmi: zagraj partyturę na fortepianach obok Przyjemnego Parku i samotnego schroniska. Lokację tego pierwszego fortepianu możecie już znać z poprzedniego sezonu. Tutaj nic się nie zmieniło, oprócz tego, co musimy zagrać i faktu, że mam już gotowy zapis nut i nie musimy szukać partytur. Sama sekwencja jest bardzo prosta, posłuchajcie sami. Drugi fortepian za to znajduje się dokładnie w tym miejscu. Tutaj już jest nieco trudniej i będzie jeszcze trudniej w towarzystwie przeciwników. Ale za to umili nam to spotkanie efekt końcowy. Przy okazji odwiedzenia tego fortepianu, możecie pójść wykonać następne wyzwanie, które wysyła was na pojedynek taneczny w opuszczonym domu. Mowa w tym wyzwaniu dokładnie w tym miejscu, w piwnicy domu przy brzegu wyspy. Tutaj musicie mieć partnera, aby ta minigra w ogóle się rozpoczęła. Zacznijcie tańczyć po przeciwnych stronach i aby zdobywać punkty, tańczcie na podświetlonych blokach. Ale wystarczy, że jedna osoba osiągnie maksymalną ilość punktów, bo nie musicie wygrać tego pojedynku, aby wykonać to wyzwanie. Ostatnie wyzwanie zlecam zdobyć eliminację z przynajmniej 50 metrów. 50 metrów Fortnite. To tyle. Może nawet nie potrzebujecie snajperki. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto ekran wczytywania. I tym razem do zebrania jest sekretna ikona sztandaru. Ekran na tym ekranie wczytywania podpowiada nam, że znajdziemy ten sztandar dokładnie w tym miejscu na mapie. Ja jeszcze go tutaj nie widzę, ale to dlatego, bo nagrywam to przedwcześnie. I to tyle. Życzę powodzenia, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.